Chciałam pokazać zadanie ze statystyki opisowej, dokładniej z wszechstronnej analizy struktury, a jeszcze dokładniej z miar pozycyjnych, czyli takich, które bazują na pozycji, czyli na miejscu, gdzie znajduje się dana liczba. I jeżeli widzicie, że mamy do wyznaczenia, powiedzmy, mamy poszczególne wyniki, tak jak widzicie tutaj, na przykład to jest powiedziane, że jako związku chemicznego dopamina to akurat nie ma większego znaczenia, ale zobaczcie, jest zbiór jakiś kilku wyników, ich jest łącznie 7, niekoniecznie ustawione są rosnące, a wy macie do wyliczenia medianę, kwartyl pierwszy i kwartyl trzeci, to w tym momencie musicie zacząć od tego, że wszystkie wartości trzeba wypisać w sposób rosnący, czyli tak jak to widzicie po kolei z góry, najlepiej je wypisać w słupku, gdzie i to jest sobie pierwsza, druga, trzecia numer liczby, a x to jest konkretna wartość. Można oczywiście oznaczyć to jako x i. I teraz, żeby obliczyć medianę, kwartyl pierwszy i trzeci, czyli wszystkie trzy podstawowe kwartyle, to w tym momencie trzeba je mieć uporządkowane, tak jak mówiłam. I teraz tak, jeżeli zobaczcie, liczb mamy 7, czyli jest to liczba nieparzysta, to musimy pamiętać, że mediana to jest tak zwana wartość środkowa, medium środek. Więc w tym momencie bierzemy liczbę środkową, ale jeżeli mam 7 liczb, to środkową liczbą by była o numerze 3,5. Więc jeżeli jest liczba nieparzysta, to w tym momencie zwiększamy 7 o 1, żeby była liczba parzysta i bierzemy powiedzmy połowę z tego numeru. Czyli jeżeli liczb mam 7, dodaję 1, mam 8 i jakby gdyby zakładać, że mam 8 liczb, to środkowo będzie liczba czwarta. Dlatego tak jak widzicie, jest tutaj zapisane, że to jest x o numerze, mediana jest równa x-owi o numerze połowa, ale zwiększonego o 1, czyli faktycznie po przeliczeniach jest to x czwarty. I teraz tak, pierwsza liczba ma wartość 5,3 w szeregu uporządkowanym rosnąca. Tutaj druga wartość 5,2, trzecia liczba ma wartość 6, a czwarta liczba ma wartość 6,2 i tyle wynosi mediana. Po takim wyznaczeniu, bo tu nie ma co więcej co liczyć, ale tylko wyznaczyć, możemy zawsze zinterpretować, że połowa zbiorowości, to akurat analizujemy sobie szczury, że połowa zbiorowości miała wartości jakiejś tam cechy, czyli to akurat nazwane było to poziomem dopaminy, miała te wartości niższe lub równe 6,2 jednostki. Zawsze pamiętajcie o tym, że w statystyce potrzeba określenia, kogo badamy, pod względem jakiej cechy i jaka była to jednostka, czy to były metry, kilometry, czy nie wiem, kilogramy. Więc trzeba zachować tutaj na pewno jednostki. Dlatego mediana zawsze, jako te w ogóle miary pozycyjne, one mówią, do jakiego poziomu zawiera się określona część zbiorowości. Każdy kwartyl mówi o 1/4 zbiorowości kolejnej. Kwartyl pierwszy mówi o 25%, mediana o kolejnych do 50%, co się dzieje, a kwartyl trzeci do 75% wartości, do 75% badanej zbiorowości, pewna cecha ma wartości niższe lub równe ileś tam. Tak zawsze się liczy schematycznie, czy interpretuje się schematycznie kwartyle. I dalej idąc tym torem, jeżeli mamy oczywiście, jak mówiłam, nieparzystą liczbę wyników, a mamy do policzenia kwartyl pierwszy interpretowany jako wartość cechy dla najniższych 25%, to szukamy 1/4 zbiorowości, gdzie ona po raz pierwszy się zawiera. I wartość 1/4 powiedzmy tak dorobionych 8, czyli to jest wartość druga. Mówiłam, tu jest wartość pierwsza, a tu jest wartość druga. Dlatego można powiedzieć, że kwartyl pierwszy równa się 5,2. Interpretacja jest sensowna taka, bo mówi w ten sposób, że 25% pierwszych najniższych wartości
jest niższa lub równa 5,9, czyli my akurat w przypadku naszych szczurów możemy powiedzieć, że 25% szczurów miała ten poziom dopaminy niższy lub równy 5,2 nanomoli na gram. To akurat tam mamy taką chemiczną cechę. I teraz kwartyl trzeci. Analogicznie jak do mediany jako kwartyla drugiego, kwartyla pierwszego i w tym momencie tak samo kwartyl trzeci, my szukamy, gdzie jest wartość o numerze tej części zbiorowości. Mówiąc wprost, mam 7 liczb, nieparzyste, jeszcze raz mówię, czyli robię z tego parzystą kolejną, czyli 8 i 3/4 tej zbiorowości z 8 to jest 6. Czyli mnie interesuje 6 wartość. Tu była 4, tu była 5 wartość, a tu jest 6. Oznacza to tyle, że kwartyl trzeci będzie się równał 6,8 i co dalej w związku z tym? Mogę zinterpretować tylko tyle, że 75% szczurów miała ten poziom dopaminy niższy, czyli no i faktycznie zgadza się, bo były wartości niższe, ale nie przekraczające 6,8 nanomoli na gram. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.